Dzień dobry. Chcielibyśmy Was zaprosić do nowej i niepowtarzalnej akcji, która nie miała precedensu w branży ochrony wcześniej. Po tym, jak wyglądała czołówka tego programu oraz po scenerii, w której się znajdujemy, niektórzy z Was mogą się już domyślać, o co chodzi. Tak, dobrze się domyślacie, że chodzi o pewien rodzaj aktywności fizycznej, jakieś ćwiczenia. Ale co to może mieć wspólnego z SafeStarem? Opracowaliśmy przełomową akcję, która łączy w sobie nowoczesną technologię i aktywność fizyczną, a wszystko to dla użytkowników systemu SafeStar. O co chodzi? Chcemy wspierać naszych partnerów w temacie bezpieczeństwa zdrowia. Jest to temat niezwykle ważny w obecnych czasach i szczególnie nie trzeba tego wątku rozwijać. Jak wiecie, jednym z elementów mających wpływ na zdrowie jest odporność. Nasza odporność to jest coś, czego nie da się kupić, ani nie da się połknąć w formie tabletki czy syropu. Naszą odporność trzeba sobie po prostu wypracować aktywnością fizyczną. No trzeba się po prostu ruszać. Na stacjach monitorowania najważniejszym i jednocześnie niezastąpionym elementem jest człowiek. Człowiek, który ma niestety siedzący tryb pracy, który nie wpływa na jego kondycję pozytywnie ani na zdrowie. W związku z tym wspólnie z profesjonalnym trenerem personalnym Wiktorem Przepiórą przygotowaliśmy program ćwiczeń, który pozwoli na wprowadzenie elementów aktywności fizycznej dla operatorów stacji monitorowania, ale nie tylko dla nich, bo to również będzie dotyczyło innych użytkowników systemu SafeStar. Jak to będzie działać? Na konsoli alarmowej będzie się pojawiał nowy typ zdarzenia oznaczony niebieskim kolorem o nazwie Rusz się. Po kliknięciu w takie zdarzenie będzie wyświetlany około 6-minutowy film z ćwiczeniami, które będziecie mogli wykonywać. Będą to proste ćwiczenia, nie wymagające specjalnej kondycji, a ich głównym celem będzie przede wszystkim oderwanie Was od klawiatury, od monitora i chociaż spowodowanie, że w minimalnym zakresie się odprężycie i poruszacie. Każdy taki odcinek będzie zaczynał się od najprostszych ćwiczeń, a następnie będą one coraz bardziej wymagające. Zdarzenia typu rusz się będą wyświetlane w różnych godzinach, jednak tak, aby nie przeszkadzały one Wam w tych okresach obłożonych największą ilością zdarzeń alarmowych. Tak, żebyście mogli spokojnie w tych takich okresach największego ruchu mogli obsługiwać te alarmy. Jeżeli w trakcie takiego filmiku pojawi się alarm, oczywiście filmik będzie można zawiesić i przejść do obsługi takiego alarmu, a następnie po zakończeniu obsługi alarmu będzie można z powrotem wrócić do tego ćwiczenia. Nie będzie żadnego obowiązku w tym, żeby klikać te zdarzenia i ćwiczyć. To jest robione dla Was, dla Waszego zdrowia. Ale jeżeli nie będziecie chcieli w tym uczestniczyć, nie ma tutaj żadnego przymusu. Wystarczy, że po prostu nie będziecie klikać te zdarzenia. One po jakimś czasie będą znikać. Oczywiście, jeżeli globalnie firma nie wyrazi zgody na udział w takiej akcji, no to wówczas w ogóle to zostanie całkowicie wyłączone danej firmie. System będzie rejestrował Waszą aktywność i dzięki temu informacja, ile czasu poświęcacie na tą aktywność fizyczną, będzie mogła służyć na przykład motywowaniu Was czy promowaniu takich pozytywnych zachowań. Bardzo ważne jest posiadanie głośników, no ale zakładamy, że takie głośniki do komputera podłączone macie, no bo żeby chociażby słyszeć te alarmy. Konkursy. Jak już wspomniałem, do tej akcji będziemy chcieli wprowadzić ducha rywalizacji, tak aby Was jak najlepiej, jak najmocniej zmotywować do działania. W związku z tym będziemy ogłaszać konkursy z nagrodami i wszystkie będą związane właśnie z tą
z tą akcją. Te konkursy będą ogłaszane na naszym profilu facebookowym, więc no, zachęcam do tego, żeby być z nami. Będą na pewno fajne nagrody, a już mogę zapowiedzieć, że za parę dni zostanie ogłoszony konkurs, w którym nagrodą będzie zupełnie oryginalna, designerska koszulka Safe Star Power, którą ja mam na sobie, będzie miał ją na sobie również trener. Taka koszulka będzie pierwszą nagrodą w najbliższym konkursie. To tyle, bądźcie z nami, ruszcie się i do roboty. Cześć!